tutaj Tymon Zieliński na plaży w Sopocie, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Chcemy Wam zaproponować parę fajnych aktywności, które będziemy mieli w okolicach Światowego Dnia Oceanów, który jest 8 czerwca. Nasze działania w ramach projektu Ocean Zmian będzie prowadzony w dniach od 9 do 11 czerwca. O szczegółach będziemy mówili po kolei, będziemy Was informowali o fajnych, atrakcyjnych pomysłach, które dla Was przygotowaliśmy właśnie na ten moment, a także które prowadzimy na co dzień. Zaczynamy od pierwszej aktywności, którą jest oferta warsztatów. Cześć, jestem Ola i chciałabym Was zaprosić na warsztaty w ramach Oceanu Zmian, na których opowiemy Wam o oceanie i o zmianach klimatycznych. Aby zgłosić się na nasze warsztaty, musicie kliknąć tutaj link i wypełnić formularz zgłoszeń albo skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie. Nasze warsztaty są bezpłatne i wszystkie informacje na ich temat znajdziecie na naszej stronie. Cześć, to znowu ja. Z warsztatami łączy się dziecięca konferencja międzynarodowa pod tytułem Dokąd zmierza świat? Zapraszamy grupy młodzieży i dzieci do lat 18, żeby wystąpili na naszej konferencji, która odbędzie się w tym roku 9 czerwca. W ramach konferencji oczekujemy od Was, że pokażecie nam jakiś fajny projekt, który zrealizowaliście w odniesieniu do oceanu, do zrównoważonego rozwoju, do zmiany klimatu. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Zabawa jest przednia i możecie się zmierzyć w tym konkursie z grupami dzieci z innych krajów i z innych regionów Polski. Myślę, że warto się w to zaangażować i mam nadzieję, że zobaczymy się 9 czerwca online. Wszystkie informacje możecie znaleźć na stronie oceanofchanges.com. Rejestracja na konferencję jest nadal otwarta, także zapraszamy do naszej strony pod tytułem oceanofchanges.com. Cześć, jestem Paulina. Chciałabym Wam opowiedzieć o naszej trzeciej aktywności. Ponieważ jeżeli jesteście starsi, macie więcej niż 18 lat, to zapraszamy Was na konferencję już dla dorosłych. Jest to kontynuacja Sopockiego Forum Młodych. Nasza rejestracja jest dalej otwarta, więc serdecznie Was zapraszamy na stronę. Link właśnie wyświetlany jest na ekranie. W skrócie jest to www.oceanofchanges.com. Konferencja ma Was skłonić do wymiany własnych myśli, doświadczeń, a także wiedzy. Macie do wyboru dwie możliwości. Albo będziecie podążać ścieżką nauk ścisłych i przyrodniczych, albo nauk społecznych i humanistycznych. Nasza konferencja odbędzie się 10 czerwca, a skierowana jest przede wszystkim do studentów, doktorantów i młodych naukowców. Cześć, jestem Tomek. Jest jeszcze jedna nasza aktywność, tym razem adresowana do kompletnie wszystkich. Zapraszamy Was wszystkich na teren Instytutu Oceanologii 11 czerwca, w sobotę, kiedy odbędzie się piknik naukowy. Sopocki piknik naukowy to ponad 20 stoisk, na których różne instytucje i naukowe, i nienaukowe będą prezentować swoje osiągnięcia dotyczące współdziałania człowieka i morza. Zapraszamy.